Jesteśmy na gali FEN21, a ze mną jeden z gości w narożniku, swojego brata Bartłomiej Kopera. Cześć Bartek. Witam serdecznie. Bartek, no nie mogę nie zacząć od tego, żeby zapytać, jak podobała Ci się walka Twojego brata. No skończyła się szybko, tutaj sędzia, lekarz nie dopuścił rywala do walki. Czy o to chodziło? No myślę, że Scratch Show ogólnie rzecz biorąc swoją dyspozycją, Performers of the Night, tutaj nie ma w ogóle wątpliwości, nie wierzę, że ktoś pokaże się z lepszej strony. Dwa knockdowny, obalenie przez biodro na wysoko, skontrolowanie, w ogóle krucyfiks, przeciwnik, tak naprawdę gdyby ta runda trwała, myślę 30 sekund dłużej, to byłaby przerwana przez uderzenia łokciami. Nie, no naprawdę Łukasz bardzo dużo poświęcił, bardzo fajnie się przygotowywał, miał w końcu walkę, w którą miał 8 tygodni na przygotowanie, a nie tak, że telefon za 2-3 tygodnie zawalczysz. Zszedł dzięki temu do kategorii lekkiej, bo miał na to czas, powiedzmy tak, mógł do tego podejść profesjonalnie, no i zaprocentowało. Powiem tak, niech każdy go śledzi, bo to dopiero początek, wiele osób go nie zna, bo nie walczył, powiedzmy, w organizacjach, które leciały w telewizji, ale naprawdę zrobi robotę. No właśnie, to jeszcze do niedawna był Twój pracodawca. Powiedz mi, czy Ty nakłaniałeś w jakiś sposób brata do tego, żeby spróbować swoich sił tutaj? No bo faktycznie walki brata były dobre, no ale jednak faktycznie no nie były to takie gale, które były transmitowane w telewizji. Czy nakłaniałem? Rozmawialiśmy, pytaliśmy się, no wiadomo, rozważaliśmy różne opcje, były jakieś tam propozycje dla Łukasza. Uznaliśmy, Łukasz uznał, że to jest dla niego teraz w tym momencie najlepsza opcja. I tak postąpił. Cieszę się, bo szersza publika zobaczy, że naprawdę robi konkretną robotę i że z braćmi Kopera nie ma żartów. No na pewno z braćmi Kopera nie ma żartów, ale słyszę, że ty również mocno dopingowałeś swojego brata, bo chyba głos ci wysiada trochę. No tak, jest tutaj krzyki, emocje. Ja wolę walczyć samemu, niż mam być przy jego walce. Jest dla mnie dużo większy stres. Że tak powiem, przyjmuję jego cały stres, a gdy ja walczę, chodziłem, widziałem, jak się ciężko przygotowywał. Bardzo mi zależało na tym, żeby mógł to pokazać, bo taki jest sport, czasami coś tam nie pyknie podczas przygotowań, tak naprawdę nie wyśpimy się, to się tak wydaje, ale na gorszy dzień nagle wstaniemy i okazało się, że 8 tygodni poszło. Dlatego fajnie, że wszystko zagrało. Szkoda tylko, że sędzia, że przerwał to lekarz, a nie sędzia, ale myślę, że to sędzia, zdrowie, lekarz tak naprawdę uratował sporo zdrowia Mateuszowi, bo tam były dwa knockdowny, to się wszystko odkłada, to nie jest tak, że on ma minutę na dojście do siebie, wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale powiedzmy za 5-10 lat każdy ten knockdown przyjęty, bo najgorsze takie coś jest, że powiedzmy dostajemy knockdown, walczymy drugi, trzeci, a jakbyśmy dostali nawet brutalny knockout, jesteśmy nieprzytomni, ale ta głowa dostała raz i koniec, a tutaj jeden, drugi, trzeci. Myślę, że gdyby była druga runda, to byłby drugi, trzeci, czwarty i piąty. Przejdźmy więc na chwilę do Ciebie. Pozostaje tylko pogratulować bratu i pogratulować brata. Ale przejdźmy na chwilę do Ciebie i do takich wiadomości, które nie wiem, czy zostały gdzieś ogłoszone, ale doszły do nas. A mianowicie, że mieliśmy oglądać Cię na gali KSW 44. Pierwotnie to Ty podobno miałeś być rywalem Łukasza Rajewskiego. No i niestety wykluczyła Cię podobno kontuzja. Czy potwierdzasz to wszystko? No niestety tak się stało. Od razu po walce tak naprawdę było chwilę, bardzo krótką przerwę i chciałem jak najszybciej się zrewanżować, bardzo zabiegaliśmy o to, żeby ten rewanż, walka była jak najszybciej, żebym wyjechał na wakacje w dobrym nastroju. Zaczęliśmy mocne przygotowania, byłem w Holandii, byłem w Warszawie na sparingach, do nas przyjechał Konrad z Niemiec, mocno mnie dociążał, fajnie, bo odzwierciedlał bardzo mocno naszego przeciwnika. I przy jednym z obaleniu spadłem na obojczyk i niestety naderwałem więzadło obojczykowo-barkowe, co wyklucza mnie z jakiejkolwiek aktywności. Jest za duże ryzyko, że zerwę to więzadło i jeśli dojdzie do zerwania, no to mamy rok przerwy, operację. No po prostu nie mogliśmy tak ryzykować, trzeba dojść do siebie i pokazać po prostu po wakacjach, że to, co się stało, to był wypadek przy pracy. Czyli to nie jest jakaś wybitnie długa przerwa? Nie, to tak naprawdę chodzi o to, żeby nie zerwać tego. Czuję jakąś tam bolesność, dyskomfort, przeszkadza mi to w pracy głównie zapaśniczej, bo stójkowo myślę, że mógłbym jakoś tam w miarę popracować, ale to jest więzadło, ono się trzyma tam na jakichś kawałkach i przy po prostu mocniejszej robocie zerwałoby się i miałbym wtedy właśnie bardzo długą przerwę.
powiem Ci szczerze, że ja nawet jestem trochę zawiedziona. Oczywiście życzę Ci powrotu do zdrowia bardzo szybkiego, bo wydaje mi się, że to byłaby naprawdę super walka. I no nie ukrywam, że jakby ten rywal, którego finalnie dostał Raju, nie jest takim do końca spełnieniem oczekiwań, jakim byłeś Ty. Czy to jest temat zamknięty, jeżeli chodzi o tą walkę? Nie wiem, tak naprawdę nie rozmawiałem w ogóle o przeciwniku. My chcieliśmy po prostu, żebym zawalczył jak najszybciej. Był telefon po prostu, kto nie było, życzymy pod tak czy nie, nie interesowało nas to od razu. Od razu powiedziałem, że obojętnie kto i zaczynamy, to wszystko zależy od organizatorów. No i tak już na koniec, powróćmy na chwilę do tej walki, która miała miejsce w Łodzi przed Twoją publicznością, która nie poszła po Twojej myśli. No wiadomo, że ciężko mówić o tym, żebyś był po tym wyniku zadowolony, ale czy Ty się z nim zgadzasz? No tak, przegrałem, Filip był tego dnia lepszy, no takie jest życie. Nie poszło bardzo mocno zbijanie, myślę, że po tej walce nie wrócę raczej do kategorii piórkowej, albo potrzebuję na to bardzo dużo czasu, ale raczej wątpię. No, trudno, no szkoda trochę, bo włożyłem bardzo dużo pracy i niestety nie pokazywałem w połowie nawet tego, co przygotowaliśmy, no ale jak nie ma prądu, to niestety nic nie zrobimy. No, takie jest życie, no szkoda, szkoda. No właśnie, powiedziałeś, że raczej ta piórkowa tak niekoniecznie. Walki teraz raczej w kategorii lekkiej, rozumiem, tak? Po prostu za dużo kilogramów było do zbijania? Za dużo kilogramów, za ciężko schodziło. Ja jeszcze rano, jak wstałem przed ważeniem, miałem ponad 4 kilo. Tam niektórzy widzieli, w jakim stanie byłem prowadzony na ważenie wstępne i powiedziałem, szkoda zdrowia, to naprawdę może się w końcu skończyć dla nas tragicznie. Mieliśmy już nauczkę po gali w Koszalinie na Fenie, ale doszedłem do siebie. I trochę to zlekceważyliśmy, ale już nie popełnimy tego błędu, bo za dużo wkładamy roboty w przygotowania i przychodzi walka i w ogóle nie ma mnie, nie ma tego, co było na treningach, no to nie możemy już tak ryzykować po prostu. No to życzę Ci tego, żeby już tego zdrowia nigdy nie zabrakło i żeby tego, które teraz jednak nie dopisało, żeby jak najszybciej wszystko się zagoiło, żebyśmy jak najszybciej mogli zobaczyć Cię w pracy. Ja Ci bardzo dziękuję za ten wywiad. No i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.